I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem przewidywania Da Vinci. Dosłownie 15 minut temu wyszedł film, a ja tu się szykowałem akurat do pracy, mówię na spokojnie, w końcu sobie zobaczę, usiądę, kawunia i przygotuję się do pracy, a tu nie. Nie można, w sobotę nie, musi wyjść Da Vinci. No i tylko dlatego przedstawię go wam oczywiście, jak zawsze. Zobaczymy, na ile mi tylko starczy czas, bo mam godzinę niecałą. Także jeżeli nie damy rady całego filmu, to dowiemy się resztę, drugą część, po prostu jutro. Jutro z rana będzie dodana. A ci wszyscy, którzy umieją angielski, zapraszam na film. I pamiętajcie, że dajemy łapę w górę od razu, tak? Także dodajemy tutaj od razu łapa w górę, żeby nie było problemu. Wchodzimy na oryginał, a my zaczynamy. All right, guys, we are actually thrilled to do that episode because Da Vinci J15 has a possible evidence for the start of a long-term bull market. Witam was serdecznie. Dzisiaj mamy tutaj kolejną zadziwiającą wiadomość, że prawdopodobnie Da Vinci ma dla was informację, że zaczynamy właśnie teraz kolejny bull run. Can you believe that? So we can't wait to get into that episode. What we will also do is we will cover an altcoin with TA and also we will talk a little bit about Digibyte in the end, Pandora's wallet, so it will be... Też będziemy tutaj mówić o altcoinach, o Digibyte na końcu i jeszcze Pandora portfelu. Zobaczymy, czy wszystko da się udać zrobić, oczywiście. Exciting, but very interesting, guys, and this is not clickbait, this is not yada yada. Really, Da Vinci J15 has possible, I think even two possible evidences for us. The start of the long-term bull market. No. Także to nie jest żadna jakiś clickbait, yada yada, jak to się mówi po angielsku, po prostu jest tutaj szczery, zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Yes, so, that being said, we want to get straight into the most important question of today. Da Vinci J15, how do you feel today, my man? Najważniejsze pytanie na początku. Jak się czujesz, Da Vinci, oczywiście? I'm doing good. My foot is getting better and better every day. I'm working it out. I'm going to the gym every day now. And... Czuję się świetnie. Codziennie tutaj bardzo dobrze. Wchodzę na siłownię i... So I'm getting more and more healthier day by day. We are very... Jestem coraz to zdrowszy każdego dnia. Pamiętajmy, że on utyka, coś tam miał chyba operację na kolano, także... We're happy to hear that, guys. Likes for this video are healing points for Da Vinci's leg, so make sure you smash up that like. Pamiętajcie o lajkach na to wideo, wchodzicie na stronę główną i Chris, nasz Polak po lewej stronie, oczywiście polskiego pochodzenia, nie wiem, czy Chmielewski się nazywa, coś jakiegoś. I Da Vinci, czyli Mike Tyson po prawej i po lewej mamy Arnold Schwarzenegger. Yeah, well, as you know, I've had said in the past that I believe that Bitcoin was going to break down to the past 3,000 to like the 2,600 level. And you know what? Honestly, you with trading, you wait. Pamiętajcie, że zawsze myślałem, że wejdzie Bitcoin w okolice 3,000 dolarów, ale z tradingiem. You let the market tell you what's going to happen. Pozwalasz marketowi powiedzieć ci, co tak naprawdę się zdarzy. And you can only predict so far out to the future. I możesz tylko przewidzieć tylko no, część przyszłości. O, widzimy, co on tutaj pije. Co to jest? 0,40%. Żartuję oczywiście. And then when the market shifts, you have to shift your beliefs. One of the things I've learned in trading is... I kiedy market się zmienia, no to musisz po prostu zmienić te swoje postanowienia. I to jest właśnie ważne, że po prostu nie trzymamy się jednej wersji. Ja wierzę, że wejdzie, tylko jeżeli market nam przekazuje coś innego, świetnie. Świetnie Da Vinci tutaj to podpowiada, tylko ma problemy z mikrofonem. Nie wiem, czy zauważyliście, co po chwilę się włącza bas u niego w mikrofonie, także to nie jest nasza wina. That traders have like strong beliefs loosely held. Because if the market changes, you've got to change your beliefs. Because if you stick with one belief all the time, you're going to lose money. You have to watch the market and watch what it says, watch what it tells you. And act accordingly. So let me start sharing. To co powiedział, że musimy zmieniać swoje decyzje, jeżeli market pokazuje nam, że jest tak inaczej. My screen and show you what I'm seeing here. So when I was setting up this screen for this video today, I noticed a W pattern here that looks like a devil. No i wczoraj patrzyłem na wykres, zobaczyłem tutaj W pattern na wolumenie. And so basically it has a W here and then a W sort of like an ugly W here. And it's indicating that this is a bull run
I mówi nam o tym, że to prawdopodobnie jest bull run. W tym momencie się tutaj będziemy skłaniać, dlatego że W mamy tutaj i W troszeczkę niżej. Which means that I have this system called the Davo. And if that's this is a real Davo, and I believe it is, it'll give you a 3-to-1 risk to reward ratio, giving you making the payment payout at around $4,900, almost $5,000. Jeżeli to się zdarzy, to będzie po prostu tutaj wygrana 3-1 w tym przypadku, około $4,800 dojdzie Bitcoin. Like all trading techniques, you have to set your stop losses, and of course your stop loss is at $3,300 just in case this is wrong. I po prostu musisz mieć też stop loss ustawiony na 3,328 w razie czego. Wrong, right? You just don't know. You're just based on statistics, and so statistically, this generally does this move up here. Let me just get rid of the magnet here because like the magnet is annoying me. So I would say this would probably go up here, come back down, and roll back up and make a nice W in there. Off we go to the races to the new. Czyli widzicie, że prawdopodobnie dojdziemy do 4800, jeszcze raz retest na 4000 i jego zdaniem tutaj powinniśmy wyjść górą. Bull run. Now this doesn't mean Bitcoin's going to the moon tomorrow or next year. It's just we're going to start slowly stair-stepping upwards. Higher and higher highs. To nie oznacza, że Bitcoin idzie w górę już teraz albo za tydzień, ale powoli będziemy właśnie tą drogą szli. Basically mean that we have hit the bottom yet. And that I mean, once you hit the bottom, that's the start of the bull market. And the only case that we cannot consider that the start of the bull market would be that we go below the 200-week MA and below also 3,100, which is not the case, you are saying. Czyli po prostu, no, jedyną metodą potwierdzenia tej tezy będzie to, jeżeli nie zejdziemy poniżej $3,100, czyli wtedy, w tym momencie, w co on wierzy, bardziej tutaj się skłaniamy tej tezy, że już była najniższa cena Bitcoina. Right now, isn't it? Yeah, it's not the case right now. We need to, if we could hold a 200-day moving average, 200-week moving average, sorry, this would definitely make us, make me very happy because I know that this is... Jeżeli utrzymamy się po prostu na tej 200-tygodniowej średniej kroczącej, 200 weekly moving average, to wtedy to jest bardzo pozytywna wiadomość. Going to go a lot higher. And not break the and definitely if it doesn't break this trend line here, I think it's better drawn this way. If it does not break this trend line here, I think the 200-week moving average is going to come up to this trend line as it continues higher through this cycle here. We're right now breaking for the first time, I think first time in a long time, breaking through and close. If we can close above this 13 EMA weekly. Jeżeli tutaj na tej 13-tygodniowej średniej kroczącej jesteśmy w stanie przebić tutaj tą cenę, czyli to jest ta linia zarysowana, to on uważa, że to będzie bardzo pozytywna wiadomość. Average, that is very positive sign. Of course, you know, we did close over here, but it was like way too high. And over here as well, we did close over here. But if we could stay above that 13 EMA, that is a very, very positive sign. That'd be... Jeżeli będziemy powyżej 13-tygodniowej średniej kroczącej, to jest bardzo pozytywny znak. That'd be the second positive sign of a long-term bull run. So may I say something? I mean, all the watchers, you must be excited because this is big news. Not even like clickbaity or overhyping something. I mean, sometimes people say we do clickbait or so, but this is big news, man. This is actually really crazy. So if we close that, we are in the weekly on Sunday, actually. That would be the second evidence, actually, that we are in the bull market or that we won't go below the 200 MA, meaning also that we... have seen the bottom yet. To jest bardzo ciekawa wiadomość. On tutaj mówi, że ojej, jeżeli tutaj to wyjdzie, no to znaczy, że już nie zejdziemy poniżej, zobaczcie jego zaszykowanie, nie zejdziemy poniżej $3,100, tylko już mieliśmy osiągniętą najniższą cenę zdaniem Da Vinci'ego. If I understand you correctly, and would that also mean that because you have so many USD on the sidelines, that you will go back in crypto again? O, dowiedzieliśmy się, że Da Vinci ma dużo dolarów na boku, nie w markecie. Czy to też znaczy, że sam ty, Da Vinci, wejdziesz teraz na tej wiadomości w Bitcoiny? Definitely. I'm so
Dokładnie, dokładnie. Już pomału, już wchodzę. I did a video with Brian Beamish and Coinergy on the Coinergy show, the Bat show. And one of the things that Brian was doing was... Zrobiłem wideo z Brianem z Coinergy i razem mieliśmy show i jedną z wiadomości, które tu Brian przedstawiał... ...was saying, was talking about was a trade, looking at a trade here, and it was so sad, this trade. I saw this coming, and I saw so much, I saw that I actually had a buy order down here, right down here at 39. On miał po prostu tutaj buy order na 3929 dolarów. 3940 dokładnie. A little higher. And I thought they were going to wipe out the what's it called, the stop losses, and they did. They went after the stops because this Bitcoin is working exactly like a forex currency. It's doing the exact same things as a forex currency would do. No i ten Bitcoin robi to samo, co forex w tym momencie, jeżeli ktoś gra z was na walutach. Exactly the same thing, czyli ta sama rzecz, która Bitcoin no, ma na forexie. Oczywiście Bitcoina nie ma, ale waluta, która jest na forexie. Yeah. Kind of sad to see what they do is they run the stops of people who are day trading. And they did exactly that. It was a perfect trade. A perfect legitimate trade. It was an AB equals CD trade, right? You had like three bottoms here to protect you. And i w tym momencie widzimy, że te osoby, które grały na day trading, zostały tutaj troszeczkę oszukane, można powiedzieć, że mieliśmy w jednym momencie AB, czyli on tutaj podpowiada AB na wykresie. And let me just duplicate this clone and make it a little bit wider so the audience can see. Clone and wider, and so you could easily say, okay, well, I'm going to take this trade here, around the 4,000 level, and take profits up here, and then take your stop loss down here. And so your stop loss, you had to get out at this point, even though you were right in the end. Powinniśmy wtedy wziąć ten stop loss na 3,935 dolarów. You have to get out when your stop loss is run, and that's a trader's life. It's really hard. It's very frustrating, very annoying. Jeżeli po prostu nie jesteś w stanie, no to musisz tego stop lossa wziąć i opuścić market. To jest frustrujące. That's why I don't day trade. Dlatego on nie robi tutaj dziennych tradeów. Right. Czyli Da Vinci nie gra dziennie. Exactly. You see this day in and day out. You have like these days where the market just like takes your money from you. Po prostu zobaczcie te wiki, które tutaj są, że jeżeli dajecie na dziennym tradzie, chcecie te parę procent zarobić, no to jesteście likwidowani praktycznie za każdym tym weekiem za pomocą stop lossa, no. Even though you're right. And nawet jeżeli jesteście macie rację. And it's difficult, but if you do a lot of these trades, you will win in the long run. Ale jeżeli robisz dużo tych tradeów, wygrasz w dłuższym okresie. Ale jest naprawdę to trudne, kiedy patrzysz, jak przegrywasz takimi właśnie zachowaniami marketu. Full-time job, man. It's a full-time job. To jest full-time job, czyli praca na cały etat, chłopie. I mean, that it's, if you calculate, sometimes if you're not starting with a reasonable amount of money, and usually you have to start with it because then it makes a lot of fun, then if you calculate the amount of money you are earning per hour in the long run, it's not even very much. So day trading is maybe not something for everyone. No i on tutaj powtarza to, że nawet jeżeli mamy dużo gotówki i chcemy tutaj dziennie grać, to godzinowo to tak aż za dużo się nie zarabia. Wiadomo, zależy wszystko od tego, ile ma się tej gotówki, ale no to nie jest taka łatwa praca, day trading. Especially because it's very emotional with that daily volatility. Dwa, że wkradają się emocje. Exactly, exactly. So I have a different trade going working where I started nibbling all the way down here and here. Am I going to be right? I don't know. I could be wrong. And I'm going to take a stop loss my stop loss is not. On po prostu zaczyna na samych dołach ceny i jeżeli będzie miał stop loss, no to wejdzie. Probably it is at the 30 at this level here, the 3300 level as well.
So I will take a big hit if I'm wrong. Ale w tym momencie, nawet jakby ustawił stop lossa $3,300, to i tak weźmie big hit, jak jest, czyli uderzy go w tym momencie, jak weźmie trade'a. I feel that I'm going to be right down in the long run. So. Ale w dłuższym okresie uważa, że będzie tutaj miał rację. And that's the chance I take, right? I don't know the future. I can only do statistical analysis. And... Nie zna przyszłości, tylko statystycznie oczywiście tutaj mu podpowiada analiza. And I think statistically high that we're going to see the 4800 level. So, and we've talked about that in the other videos. Let's come back to what you have. Oh, there's code, man. You have to hide the code. So let's come back to what you have said. You actually say that there are two evidences, and on Sunday we will know more as well, that this is the start of the bull market. And when talking about bull market, you are talking about if that will be the case. I mean, maybe it's not, but highest probability. Then this is also the bull market where you are predicting prices for Bitcoin like at least 100K. I mean, let it take 2 years, 3 years, I don't know. But is that this last bull market you were talking about before? No i tutaj on wcześniej mówił o bull markecie, którym uważał, że to jest ten wielki bull market, który idziemy w górę, powiedzmy, z ceną Bitcoina. I to jest to właśnie ten wielki market, o którym on teraz mówi, o wielkim bull runie. Tak, jesteśmy teraz na samym początku wielkich wzrostów, wielkiego bull runu. Pamiętajcie, jeju, muszę to wspominać, że to jest tylko opinia Dawinciego. To nie jest king, to nie jest król, to nie jest guru, to jest po prostu opinia jednego człowieka, który miał rację 4 razy w przeszłości i się nie mylił. Okay? I to zostało udowodnione w dłuższej skali. Bitcoin w 2011 roku i potem już nie będę powtarzał. Także nawet jeżeli on mówi, że to jest bull run, wy robicie swój research i tylko dlatego wam przekazuję tą informację, bo wy macie swoje myśli i swoje po prostu głowy, żeby uwierzyć lub nie, albo jeszcze zrobić research. I'm excited as you are, man. Jestem podekscytowany jak ty. Guys, we will know for sure when it rolls back over and it doesn't break the 200 week moving average. Będziemy wiedzieć na 100%, kiedy nie zejdzie do 200 weekly moving average, czyli naszej 200 średniej tygodniowej kroczącej, i wtedy będziemy mieć na pewno potwierdzenie tego, ale jego jest zdaniem pozytyw. If it doesn't break that is the 100% yes, pound the table. Jeżeli nie zejdziemy po prostu niżej, to jest tak, po prostu początek bull runu, można powiedzieć. I powinniśmy się cieszyć, bo to jest właśnie ten czas, gdzie już idziemy w kolejne wyżyny. Zobaczcie, po lewej stronie, po prawej, jakie uśmiechy. Także mam nadzieję, że mają rację. Oczywiście robicie swój research. 100%, guys! You're stupid. Guys, smash up the like button. We cannot wait for that. And we will do a special episode or so right when that happens, or go live or something. Guys, this is crazy. Let us know in the comment section down below what you think about it. Let us know whether you think this is a sucker's rally or whether you changed your opinion because... Dajcie znać w komentarzach też tutaj, jeżeli możecie, czy myślicie, że to jest po prostu już ten bull run. Like 70-80% said this is a sucker's rally. Did you change your opinion now? Were that, not because it's Da Vinci, were that good and valid arguments? Let us know in the comment section down below. We are thrilled to see that. And now, as you remember in the beginning, we showed you our sponsor of the channel. We also... Dajcie po prostu znać, także czy tutaj się coś zmieni. Go on with, I think we go to the altcoin section because Da Vinci, you have an employee. He was learning from you, from your skills as well, and he's also running your Da Vinci Codes Net Twitter page. I przejdziemy teraz do altcoinów, czyli wiemy, że Da Vinci też ma swoich tutaj uczniów i jeden swoich uczniów. And sharing his insights, which are also indirectly your insights on altcoins. So, guys, what we thought about is we might be picking now one altcoin from their Twitter page, and Da Vinci will show his thoughts and also show his own thoughts. So... I w tym momencie zobaczymy Da Vinciego myśli, czyli samego Da Vinciego, bo wybierzemy z Twittera jednego altcoina, także jeżeli chcecie mieć jakiegoś altcoina w przyszłości w technicznej analizie, to musicie wejść na Twittera MM Crypto i wtedy dać znać, czy możecie zrobić research tej kryptowaluty. I gdy większość użytkowników zgodzi się na temat jednej kryptowaluty, oni właśnie teraz wybiorą i nie tylko Da Vinci będzie mówił, ale także uczeń Da Vinciego, także zobaczymy.
So from his employee and also his own thoughts, and tell you exactly what will be his buy-in prices for this specific altcoin and where it might be going. Da Vinci, how does that sound to you? Yeah, it sounds excellent. It's excellent. Yeah. Yes. Jay has been working for me for quite some time now, and he's been doing an awesome job. He's been working very hard. Jay pracuje dla niego już od dłuższego czasu, jest bardzo dobrym pracownikiem, pracuje ciężko. His buy orders, his sell orders, and już ustawia swoje buy ordery, sell ordery. And he's also part of our support team as well. I jest part, czyli te, jest tutaj częścią naszego teamu support. So he's gonna be started, he's starting to use the Pandora's wallet, and I'm going to be starting to use the Pandora's wallet as soon as we finish the next. I używamy też Pandora wallet oczywiście, i on używa, ja używam. Round of updates. I'm going to start doing videos on Pandora wallet, dla tych, co nie wiedzą, to jest jego portfel, który on tutaj jest też deweloperem i sam go tworzy. Where I'm buying and stuff like that, and using Pandora's wallet to do the buys as well. So it'll be a very exciting time once that's finished in the next couple of weeks. So here. I za dwa tygodnie będzie ukończony produkt. Let's share my screen and show you our Twitter page. So over here, oops, let me just make this big screen because we got you in the middle here. Chris, not that anybody doesn't want. I pokażmy może naszą stronę Twittera, Da Vinci Code, tu możecie ich po prostu znaleźć po lewej. Oczywiście poprosił, żeby się przesunął Chris, nie było problemu. I see you, but here, they already see you already. Guys. So this is the Da Vinci Code's Twitter page, and Jay is doing a great job handling this Twitter page, whilst I handle mine, DaVinciJ15. Możecie na tym Twitterze znaleźć analizy, tak jak tutaj widzicie. And he's, you know, he puts out all these different buy orders. So if you want to follow the, if you want to do the little lady strategy. I nawet tutaj za darmo podają buy ordery. And you just don't know where to buy. You could. Jeżeli nie wiecie, kiedy kupić, kiedy sprzedać. Follow Jay, and he even shows you percentages. If we click on one of these, you can see how much percent he puts in. I nawet pokazuje procenty, za jaką cenę można kupić, za jaką cenę sprzedać. 0.2%. That's cool, man. That's cool. 20%. Don't get confused. Not 20%. Aha, nie bądźcie tutaj zaskoczeni, tu jest 0.20%, a nie 20%. Tam jak jest kropeczka z przodu, to jest 0.2%. 2%. Exactly. That's nothing. Some of his buys are like $1.50, stuff like that. Okay? I can imagine for some people now in the bear market that's below one. Jeżeli chodzi o to, że jaką gotówką macie swojego całego portfolio obracać w tym tradzie, 0.2%, czyli niecały nawet procent ze swojej całej gotówki. Niektórzy nawet grają po $2, niektórzy po $5. One US cent, but it's fine. Yeah. So don't feel like, oh man, this is not gonna work out for me. I'm only filling in small dollar, $2 here. No, that's fine. Nawet jeżeli to są $2, $5, nie bójcie się. Po prostu nauczcie się najpierw, a potem będziemy grać, to już ja dodaję, na grubszych krypto wartościach. Trust me on this. Over time, it's gonna take a long time, but if you do this consistently, like Jay has been doing. In the next 3 years, you're gonna see a lot of money. You could turn five. Nawet jeżeli będziesz to robił cały czas takimi małymi sumami, to przez kolejne 2-3 lata zobaczysz tego wyniki. $100 into $500,000 in the next 3 years, just by taking your time, doing very tiny amounts, and doing exactly like this, and doing the little lady style. You can see. To jest właśnie ten little old lady style, gdzie bierzesz 100%, resztę zostawiasz na markecie, znowu 100%, resztę zostawiasz. So he bought down here, sold up here, bought again down here, sold up here. Czyli kupuje na dole, sprzedał na górze, na dole, na górze, i on po prostu tutaj podaje. Right? He was just gonna get filled, but then. Ale tutaj czekał i po prostu nie zostało to kupione w tym momencie, no i stracił na tym tradzie, nie stracił, to znaczy nie wszedł w ten trade, ale brak pozycji to też pozycja. Pamiętajcie, tutaj widzicie nawet, że jeżeli nie wszedł, to nie kupował zaraz na tej kresce, bo wiadomo, co się działo potem na tej zielonej świeczce. Poczekał, to znaczy nie dostał trade'a, no i co, nic się nie stało, poczeka na następny. Didn't get filled, right? You know, he was waiting for the market to come to him, but didn't come to him, but he didn't chase. He didn't go out and start buying this. Right? Notice that? He didn't buy it.
I widzicie, to jest to, co ja mówiłem, zanim jeszcze powiedział Da Vinci, jeszcze nie oglądałem tego filmu, od razu z bomby go tłumaczę dla was, także to samo, co powiedział, że po prostu nie wszedł zaraz na tej kresce, o, leci, już lecę po prostu, nie, 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 to jest FOMO, wtedy nie wchodzicie. He let the market go up, and so you should not be buying here, this is too late, you gotta wait till it comes back down, because what's your favorite price? I can tell you what. Teraz się go zapyta. Pamiętajcie o tym, jaka jest wasza najtańsza cena. Jaka najlepsza cena, żeby kupić jakąkolwiek kryptowalutę. Dajcie znać. Zobaczymy, czy zgadniecie. My favorite number is, and this is cheap cheap, man. Cheap cheap. Yes, cheap cheap is what you want for yes. Any altcoin investment. You don't want to buy this expensive. So yeah, I mean we could take a look at some of the charts, but I think we're going to just show off the pictures here, and we're not going to go into details because we don't want this video to run too long. Is this Zcoin? This is XZC. Yeah. Like 0.25. To jest XZC, czyli sprawdźmy, to jest Zcoin, tak? Już 24 godziny od momentu wydania ich filmu 3% wzrósł. Zobaczmy dalej, co tutaj się dzieje. Not 25%, 0.25. Guys, please listen to us. Dajecie tylko 0.25%, nie więcej. 0.25% swojego całego kapitału. Not 25%. If you buy in for 25%, I mean, this is no financial advice anyways, but if you buy in for 25%, not only Mike Tyson, but Arnold Schwarzenegger will come to you and we will get you. We will definitely punish. Jeżeli kupisz za 25%, a nie 0,25%, to Mike Tyson i Arnold Schwarzenegger wpadną do was i zbiorą was. Także uważajcie. Okay. Yes, you'll get some serious punishment, man, for that. And guys, we are 10 people at MM Crypto. If the whole MM Crypto team comes to you, this will be really, really, you do not want to see that, man. No i nawet oni, pamiętajcie, że oni mają w teamie 10 osób, to nie chcecie tego widzieć, żeby oni wpadli i zrobili popiół z was. Definitely not. So yeah, notice here. He had a buy order of 0.2%, right? And, you know, it didn't work out, right? He bought and the market kept going down, but that's okay. Didn't hurt him. It's 0.2%. And then he puts in another 0.25%. Zobaczcie, na tym przykładzie on kupił 0,20%, tak? 0,20 swojej całej, czyli 0,2% całego kapitału. I zobaczcie, że nawet jeżeli kupił tam, to go to nie poraziło, bo tylko zainwestował 0,2. Nie udało mu się tutaj przewidzieć. I dalej dokupił 0,25 teraz, w tym momencie, czyli uśrednił cenę. See, if you do these small buys, when the market comes down, you actually get an opportunity to get your investment at a cheaper discount. Exactly. And so you can make even more money. So it makes sense to do smaller amounts so that you can buy more if it goes down. No i dokładnie. And on top of that, to jest uśrednianie właśnie ceny. Także widzicie. You can spread out your money across multiple different assets. So it's very important to make sure that your nanny nibbles, you know, buy small buys are very, very small in percentage wise. So that either A, you can buy more, or B, if it goes to zero, who cares? Like, exactly. And no i to jest ważna rzecz, że uśredniasz to raz, a nawet jeżeli zejdzie dany projekt do zera, no to straciłeś tylko w tym momencie niecałe 0.5% z całego swojego kapitału. That's the beauty about crypto, because on all the exchanges you always pay percentage amounts in fees. For example, on the stock markets, I mean, at least in Germany, you pay something like fixed amounts. So when you buy some stocks, you pay like 10 euros of fee. So you want to make sure that you buy at least $1,000 or euros worth of that stock, so it's not above 1% in fees. But in crypto, you can just invest like $10 and... To jest ważne, co on tutaj mówi. Także jeżeli kupujecie na zwykłych giełdach, żeby zrobić order, czasami musicie kupić, nie możecie w takich małych ilościach operować, bo sam order kosztuje 10 euro, a tu możecie na przykład za 2 euro, czy za 2 dolary, czy za dolara i te opłaty są naprawdę śmieszne w porównaniu. Wiem, że dużo z was teraz powie, że ale Da Vinci ma taką gotówę, że u niego 0,2% jest bardzo dużo. To nie tylko chodzi o to, jaką kwotą
będziecie grać, ale o nauczenie się tego marketu, czyli wejście w ten market, nauczenie się na własnych błędach, które nie bolą przy takich ilościach, a potem, jeżeli już poczujecie chwilę chwały, no to wtedy możecie już walczyć za większe gotówki, ale no on też nie poleca. Także wiem, że to wygląda z tej strony, że DaVinci, ojej, on to ma gruby portfel, to u niego to jest powiedzmy $1000 takie wejście, nie? Czy tam 10 tysięcy, ale z drugiej jednak strony uczymy się tutaj podstaw, więc lepiej nauczyć się na mniejszych sumach. And it's still like, I don't know, 0.2%, 0.1% in fees, so that's really the beauty of crypto, because on all the exchanges it's like that. Yeah, exactly, exactly. So the fees, yeah, make sure that when you do set your sell order, that you get your fees back as well, so that you don't lose out on your fees. So pamiętaj, jeżeli weźmiesz tutaj swój zysk, to zawsze zysk plus opłaty, za którą płaciłeś też, żeby nie było poniżej 50 tutaj procent czy 100%, jak były zarobki na przykład. So make sure you set it on a double and you include your fees that you get back, so you get that back from the market as well. Czyli na double, czyli jeżeli dostajesz 100% i jeszcze fee, żeby nie było poniżej, bo to o to właśnie chodzi w tym little old lady style. Here you can see Jay has bought 0.2% of his capital and sold half up here, and yeah, he's waiting to get back into this. I widzicie, na tym przykładzie on tutaj pokazuje. Kupił tutaj, kupił troszeczkę dalej i sprzedał tutaj na górce. I w tym momencie ma 50% nadal wzięte z tego zysku. 50 nadal sobie idzie w górę, a dalej chce kupić troszeczkę niżej. And it will, most likely, there's a good chance it could come right back down here to the 200 day, because this thing is a face rep. This is like, okay, whatever. I prawdopodobnie zejdzie do tej 200 day moving average, czyli wtedy dokupi więcej. Whatever. So it could come back down here. And if you want, I would have no problem if you bought a little bit here, 0.1% here, 0.1% here, and then do a... Nie miałbym nawet problemu, żebyś kupił za 0,01% czy 0,1% tego swojego portfolio gdzieś tutaj, gdzieś niżej. A huge 0.25% down there. Huge. I bardzo duże 0,20% tutaj. Oczywiście huge, mówi, śmieje się, że duże, nie? No ale duże dla jednych, duże dla innych nie, także. Huge! Yeah, very big, big. So, oh man. So you have a collection of this asset, and now some people have asked me, well, what happens if I have a lot of buy orders? Should I collect them together and make them into an average, or should I just have separate sell orders for each and every one of those buy orders? Now that's totally up to you. I teraz pytanie, które często dostaję tutaj, co z moimi orderami, które kupowałem po kolei do tej górki, czy uśredniam cenę ze wszystkich trade'ów, czy po prostu każdego po kolei spieniężam, jak już jest powyżej powiedzmy 100%, czyli dubla, nie? Czyli podwoimy cenę. Wtedy on mówi, że to jest dokładnie wszystko zależy od ciebie, jak ty po prostu sobie zadecydujesz. For me personally, what I do is if I have too many buy orders, I like to consolidate them. Dla niego, jeżeli on ma za dużo tych buying orders, czyli tych zakupów po drodze, to wtedy on konsoliduje je. And then make an average. I uśrednia, i wtedy dopiero sprzedaje. But if I only have one or two or three, right, then you know what, I'd go, okay, you know what, for these separate buy... Jeżeli mam jeden, dwa lub trzy, no to wtedy oczywiście inaczej to wygląda i mogę wtedy każdy sprzedać przy 100%. Buy orders and... I'm gonna have a separate sell order for them, each one of them. And that depends, right? If the buy order, if I have a lot of them, and one of the buy orders is way up, like way up here, and then way up, then down here. If they're separated far enough, then I will have them have each of the separate buy orders have a separate double price. Czyli to, co mówiliśmy wtedy, jeżeli mam dwa ordery, no to wtedy każdy oddzielnie spieniężę. And not do an average. So it's all, I mix and match for my personal preference. But it's just up to you on when it comes to the little old lady strategy. Let me add something. Sorry, man. Sorry for interrupting. I can see some people now typing down below. Oh, you're interrupting him. But this... Sorry, że cię przerywam. Już widzę ludzi, jak po prostu znowu przerywasz. Daj
powiedzieć coś DaVinci'emu, ale on chce coś powiedzieć. This is very important. I want to mention something because some of the altcoins we are showing here, they have really low volume. Not all of them, for example, XZC, Zcoin, it has a good amount of volume, but especially for those low volume coins, don't go there and buy it right now. Maybe you can set your buy orders if you made your own research, but just don't do it right now at market prices or so, because with that low volume, it's really, really dangerous, guys. On co tutaj mówi, bo oni robią też research na MM Crypto i niektóre te low cap coins, czyli te bardzo małe kryptowaluty, które są gdzieś tam dalej na CoinMarketCap, to po prostu te, które mają, są teraz na markecie i chcecie je kupować, dopóki się nie zmieni wartość wolumenu, to nie wchodzicie w nie, bo to jest bardzo nierozsądne wziąć buy order nawet w projekcie, który ma bardzo mały wolumen w tym momencie. Dopóki nie będzie odwrócenia delikatnego trendu, wolumen większy się pojawia, może wtedy powyżej tej ceny na wolumen jakimś większym zakupić danego altcoina. It's really dangerous. Low volume is always dangerous, especially when you buy at market prices or when you pump the order book. Please do not do that, and also don't point with your finger on us for covering those low volume altcoins. I mean, some of them are, because we are not saying buy right now. We are saying at lower prices, or DaVinci is saying that there are price levels where he would be buying some more, maybe for a couple of dollars. I on właśnie wtedy mówi, że nawet DaVinci tutaj pokazuje, że on nie kupuje w tym momencie, tylko ustawia pewne ramy, w których może wtedy kupić, żeby po prostu zauważyć to, żeby nie kupować od razu na hura bura, wolumen większy wtedy tak. So please guys, do listen to us, don't go out there and buy up the order book, this is dangerous and you will for 100% lose money. I just wanted to get that from my shoulders, man. Sorry. Yeah, exactly, exactly. And we don't want people losing money. Nie chcemy po prostu, żeby ludzie tracili pieniądze. Do we? No, we want everyone to win. At least, I mean, it's not possible, but we want that. I chcemy, żeby każdy wygrał w tym markecie. Exactly. So, yeah, if you want to buy this particular coin, make sure you're buying down here where he bought last. Teraz mamy przejście na MCO, dokładnie, czyli sprawdźmy MCO, czyli to jest krypto. Com. Także sprawdźmy, co on tutaj mówi o crypto.com. Or even lower. So, or you set your fibs and see what. Na zielono na tym wykresie macie właśnie zaznaczone, kiedy on wszedł, czyli kiedy wszedł. 0,20 znowu całego kapitału, gdzie wchodzi i gdzie chce sprzedać. Widzicie czerwoną kreską. Where the 61.8 and buy at that level. Just don't buy at the market price, please, people. Nie kupujcie po prostu po cenie, jaką dyktuje wam market. And look at this. Look at this. This is my final chart here. You can see. Teraz mamy kolejną kryptowalutę SPHE. To jest Sphere. Sprawdźmy, co oni o tej mówią. This is just beautiful. I mean, he bought here. He bought a little bit down here. Kupił przy 15%. Kupił 0,15% kapitału. Kupił niecały procent tutaj. But at a really low percentage. Look at that. 0.05%. Czyli macie to, co on dokładnie zrobił, czyli kupił tutaj wyżej, poczekał, sprzedał w 100%, tutaj można powiedzieć, 50%, czyli krypto wziął z powrotem, dlatego to jest mylne, to 50%, bo 50% wziął z powrotem, bo to jest 100% zarobku, tak? To znaczy tą kryptowalutę, którą tradował. I wtedy zrzuciło się znowu z ceną i kolejne 0,5 dokupił na tym właśnie teraz, na tej cenie. Zero confidence in this coin. But so guys, don't, especially this one has a low volume as well, guys. Don't go out there and. I fajnie, że on dodaje tutaj też napisy, czy to dobrze zrobiłem, czy po prostu swoje myśli w danym tradzie. Buy that up just right now, it will be dangerous. And look at his confidence. It's like 0.05%. For some people, this will be a fraction of a cent. I zobaczcie, wtedy, jeżeli nie jest 0,2%, tylko 0,05%, to jest mniej wtedy pewny. Wtedy możecie na tym sentyment ustanowić, czy był pewny w danym tradzie. So. Exactly. Exactly. And that's okay. If you put in a half a cent. I to jest okay. Jeżeli dajesz 0.5%, no to po prostu widzicie. Na spokoju. All right. That's okay. That's a load of money to risk. Don't you think? Yeah, Chris? you can consider half a cent for as financial advice. All right. Oh, damn, that's a good well, one. Wow, that was DaVinci. That was already I don't know, maybe one of the most entertaining episodes ever. To był jeden z najlepszych humorystycznych albo ciekawych
odcinków do tej pory. Okej, okay, dalej będę tutaj mówić o Pandora portfelu i o Digibyte, coś tutaj dopowiedzą. We can talk about Digibyte a little bit, because in the last episode, not only you, but also me, I represented the MM Crypto opinion, we shared our opinion about Digibyte. And we want to make clear that, I will only talk for me and you can talk for you. That, Będę mówić tutaj teraz właśnie o Digibyte, bo coś tutaj ostatnio powiedzieli na temat Digibyte i chcą tutaj coś sklaryfikować. I'm and also the MM Crypto team, we are still no fans of Digibyte. Let us tell you something, and maybe we have some people having watched our YouTube stories like 2 weeks ago or so. Someone asked for our opinion on Digibyte and what we said. It's a decent project. They had a lot of good programming on GitHub. They have different mining. Ktoś nas zapytał parę tygodni temu, co myślicie o Digibyte? No, to jest dobry projekt, mają dużo community, czyli społeczności. Algorithms which is very beneficial for the decentralized mining. That from that angle, it's a great project. Z tej strony to jest bardzo dobry projekt. And obviously you can see it in the last episode in the comments, they have a very strong community. I widzimy, że w komentarzach po ostatnim filmie, że mają bardzo dużą społeczność, bo pewnie było bardzo dużo negatywnych komentarzy na ten temat. But what we didn't like, and that was the reason why we stopped following them. We stopped following them. Ale czego nie lubiliśmy, Digibyte, to jest, już tłumaczę, i przestaliśmy ich śledzić w 2017 roku, to... Maybe things have changed, but we stopped following them because of the shady marketing, even though it wasn't from the founders team. It was... Bardzo shady marketing, czyli bardzo byli tutaj w szarzej strefie pod względem marketingu. It wasn't from the guys who forked Bitcoin back in the days, but even though it wasn't, they didn't do anything against it. So if you have a huge Digibyte bag and you see it pumping due to that Minecraft news back in the days, you should, I mean, maybe it's a great guy, but it would be maybe nice to just relative go out there and say, okay guys, calm down, maybe it's not... Może to nie było nawet tutaj od foundera, tylko po prostu ten market, który powodował ten ruch Digibyte, był niezaciekawy styl wejścia marketingu Digibyte. Such big of a thing because people got burned. People got burned at the top. There were huge sell orders, so we would have... I na samej górze, gdy Digibyte był bardzo potężny, można powiedzieć wtedy, no był bardzo duży zrzut. Sell order pojawił się i... Like to see some responsibility out there. And on by chciał widzieć wtedy coś odpowiedzialności od teamu. And also the comments in the last video, when someone is sharing his opinion and saying that there are some things shady in the past, maybe it's not the best thing to be very cruel in the comments and really personal, because that's not how you should handle critics, because we are not the only ones. Yes. Making critics on Digibyte, and if everyone is criticizing something, you should ask yourself, is something true about that? No i wtedy oczywiście niektórzy wzięli to personalnie, no i tutaj w komentarzach wylały się poty, no i wtedy trzeba się zastanowić na tym, jeżeli dużo ludzi ma taką samą opinię, nie tylko MM Crypto, ale ktoś inny, czy coś nie jest wtedy na rzeczy. You cannot delete the future, you can build the past. Nie można zmazać przeszłości, ale można zbudować przyszłość. You can build the future, but you cannot delete the past. So you should admit to that, take that, and from that point of time you should develop and improve the project. I w tym momencie nie rozmawiamy o historii, tylko pokażcie w przyszłości, że jesteście w stanie, i może już tu dodam, że pewnie jeżeli tak się stanie, no to będę znowu śledzić Digibyte. So from our point of view we will have another look into Digibyte. O, i nawet mówi o tym, że jeszcze raz spojrzymy na Digibyte w krótkim czasie. But still from at this point of time we don't like it. Ale w tym momencie po prostu jesteśmy szczerzy, nie lubimy tego projektu. Maybe it changes when we have another look into it. Maybe things... Może to się zmieni, kiedy zobaczymy jeszcze raz. Have changed, guys, so we wish you all the best. I życzymy wam wszystkiego najlepszego, po prostu pokażcie. I mean, it's serious people working on that project, but yeah, from what we can say right now, the past was really shady, okay guys? But yeah, as we said, there are good fundamentals, so calm down, please. Finally, calm down. I po prostu uspokójcie się, mają dobre fundamenty, pokażcie, a przyszłość jest jaka jest, po prostu jaka była. I zobaczymy, może to zmienią. And now Da Vinci, if you also want to say something about it, you are free to go. Teraz Da Vinci powie. Yeah, I don't want to take up too much time. We've already spent a lot on yes. Digibyte. I think I want to take back the word scam. I think we use that a lot. On po prostu chce odwrócić tutaj słowo. Nie chce już używać słowa scam. In our last video, and I think. On powiedział, że to jest prawdopodobny scam Digibyte. I think that was unfair. I to było troszeczkę nie fair w stosunku do całej społeczności Digibyte.
word to say. I don't think it is a scam. Nie myślę, że jest skamem. But I agree with you that the of the charts say that this coin is very shady. I po prostu zgadzam się z tobą, że no, są szare strefy w tej w tym projekcie. And so I would consider this coin a third tier coin, and that's about it. And that's all I'm going to say. I nic więcej po prostu nie powiem, tylko bym tutaj dodał, że jest po prostu w trzecim poziomie. Pamiętacie, kiedyś przedstawiliśmy poziomy danych kryptowalut, jak to tutaj rozliczyć je. DaVinci pokazywał w poprzednich filmikach i mówił, że to jest na levelu trzecim i nic więcej nie doda. Także tyle. Okej, okay. Ja już jestem spóźniony jak zwykle przez was, także ja spadam. Mam nadzieję, że się szybko doda ta audycja i po południu macie jeszcze dodatkowo o godzinie 19 polskiego czasu wróżenie z fusów. Wróżenie z fusów, żeby dowiedzieć się, zobaczymy, czy wróżenie z fusów jest w tym samym kierunku, tak samo bull run się tam wytwarza, czy nie. Zaparzyłem dobrą herbatę miętową w tym razie na wróżenie z fusów. No i herbata miętowa miała mocnego, można powiedzieć, kopa. Także dziękuję, życzę wam z takim właśnie kopem tego dnia, żebyście mieli pełno siły i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.